Moi drodzy. Nie tu. Chyba musimy zejść na dół. Czyżby jakiś smok kolejny do załatwienia? Akurat by było wesoło. O tak! Oh yes, baby! Po to, żeśmy się urodzili. Wielki smok to jest. Wielki. O. Oła. Ale ci kurde załatwię zaraz. Dobrze to wygląda. Mniam. Nie dosięgnę chyba do niego tym. Ach, o może dosięgnę? Nie, nie dosięgnę, kurde. Pełnoprawny smok. Dokładnie. To jest smok, o którym mówię, nie? Tak, o takim smoku mówię, nie? That's what I call a smok, może tak. That's what I call a smok. Okej, okay, ale taki duży jest, że kurde... Nie wiem, co się dzieje. Gdzie lecisz? Ten jak już oberwał, kurde, muszę go podleczyć. To może wszystkich od razu, biskito. Akurat dobry moment sobie wybrał, żeby odlecieć, bo muszę wszystkich podleczyć teraz. O, jeszcze jakiś... Najpierw wychowujesz, a potem, kurde, się pozbywasz? Smoczęta. Niezły battle tutaj mamy, nie? O kurde, ale się ale tych smoków by było, co? Jakby one urosły. Ja, to w ogóle myśleliście o tym kiedyś? Że jak walczymy z takimi małymi smokami, nie? To przecież to potem jakby się nad wielkiego, na takiego smoka to by wszystko urosło. Kurde, smoki by tu wszystkich by załatwiły, nie? Przecież... Ludzie by nie dali rady, gorzej niż ta plaga to by było. No i co? Oła. No, przydałoby się ich podleczyć. Zdążę. No, zaraz jeszcze trzeba będzie dorzucić. To miałeś wyłączyć. To włącz. Oj, dobra, weź, wypij. Dopiero w ostateczności używam jakichś kurde eliksirów, jak widzicie. Ekonomia.
Co, on zniknął? Większe smoki trochę. Lecisz tu z nimi. Lecisz z tymi smokami. Oj. Idealnie. Ale kurde, to nieładnie tak wysyłać własne dzieci do boju chyba. Jak nie trzeba. Jak trzeba, to bardzo ładnie, ale jak nie trzeba, to nie. Nieładnie. I co, mam tam iść do ciebie? Pożartujesz. Varric, god damn it. Ja mam tam wejść do ciebie, jakie mam tam wejść? A tam jest jeszcze jeden smok do załatwienia. One tu nie przyszły po prostu. Muszę je pozałatwiać i on przyjdzie chyba wtedy. No. On się ruszy dopiero chyba zaraz. Czy może nie? No przecież ja tam nie wejdę. O. Dobry jestem, nie? Varric propsuje mojego skilla. Ja z reguły, ja bardzo rzadko gram w jedną grę dwa razy pod rząd na przykład, albo w krótkim czasie po sobie na przykład. Nie wiem, po miesiącu, po dwóch. Dlatego z reguły rzadko nie gram na poziomie trudności wyższym niż normalny, chyba że od razu jest powiedziane na dzień dobry, gdzieś tam przeczytam, że nawet nie włączaj na normalnym, bo jest za łatwo, tak, ale to tak bardzo łatwo, nie? Że gra jest po prostu tylko na trudnym się gra na przykład, nie? Ja dopiero drugi raz gram w jakąś grę gdzieś tam po paru latach. A że to jest po paru latach? To nie pamiętam i gram na normalnym, bo nie chcę sobie utrudniać zabawy, bo nie pamiętam, jak się, o co chodziło, nie? Damian Blady, witam. Dlatego nawet nie wiem, jak to jest na trudnym poziomie. Pociśniemy mu z tego standardowo. Tylko że jeszcze to trochę chyba trwa, zanim taki smok urośnie do takich rozmiarów jak ten wielki. Nie wiem, ile to trwa. Ale jakby te wszystkie małe smoki miały, kurwa, miały taki ten, miały na to możliwość, no to... To by była plaga smoków normalnie. Gdzie jest Varric? Gdzieś tu leży, kurde. Tam leży.
dostał. Zajebiście. Ale fajnie, że taką walkę tutaj wrzucili do tej gierki, nie? Jakąś taką bardziej jakby epicką, można powiedzieć. Z tego co kojarzę, to w Inkwizycji jest parę takich smoków do załatwienia właśnie, jak znajdziesz. Dałoby się ich wyleczyć wszystkich. Elegancko. Tego to akurat trudno dupnięcia uniknąć. Zestaw. Witam, Józef. Oj, włosy padnę zaraz. Lecz się, lecz się, lecz, gościu. Po co on tu biegnie? Jaki debil, przecież miał tutaj zaznaczone, że się będzie leczył. Widzieliście to? Kurde. No ja, przez to przegram. No tu było normalnie, że się będzie leczył przecież w kolejce. Już go nie wskrzeszę teraz, kurde. Ale mnie teraz zrobił. Może to nie. Może go do... O, ale mi... Kurwa, puszczaj. Ja pierdzielę. Wezwanie do boju mogę zrobić jeszcze, nie? A leczenie? Może leczenie, no nie wiem, czy się wyleczy teraz. Może go pokonamy. Ale lepiej, żebyśmy kurde się po... No. No, mam nadzieję, że cooldown nie przeszkodzi w leczeniu. Damy radę chyba. Jeżeli dam radę się podleczyć na czas, oczywiście, bo cooldown. Szybko. Dobra, będzie nasz. Oczywiście Hawk dla siebie wszystko bierze, nie? Pogromca smoków. Fajne zadanie, bo nie jest za skomplikowane, nie trzeba znowu po jakichś pieprzonych tunelach latać. Tak jak przez większość czasu. W jakichś takich pobocznych zadankach.
po jakiś, kurde, spodziewałem się, że po prostu jak było, że rzeź w kopalni, no to będziemy musieli właśnie wejść do kopalni i coś tam szukać, nie? Oni zamiast tego dali dobrą walkę po prostu i to mi się podoba akurat, fajne. Teraz jeszcze lucik oczywiście. Smocza krew, gruczoł ogniowy wielkiego smoka. Wow. Waga, lewak, długi łuk, szaty bohatera. No nie jest złe. Zaraz zobaczymy, czy nie lepsze niż... Nie, nie lepsze, co ja gadam. To, co ja mam, jest lepsze. Zbroja płytkowa. Dla każdego coś dobrego widzę. O! Ulepszenie dla Fenrisa. Pierścień. No i git. I zadanie zielarza. Aha, no właśnie, zadanie zielarza. Okej, rzeź w kopalni. Zadania zielarza, pamiętam, właśnie nie wzięliśmy w trzecim akcie, nie? Ja ostatnio mówię, kurde, mogłem wziąć zadanie od zielarza, to bym mu od razu zanosił te wszystkie rzeczy, które znajdujemy. A tu się okazuje, że ono się samo aktywowało, jak zbiliśmy smoka. Także spoko. Ale tutaj, ja nie wiem, czy oni teraz będą chcieli wrócić do pracy, nie? Już kurwa dwa razy jakiś smok tutaj wpadł i zrobił rozpierdziel. Teraz przyjdę im powiem, teraz już na pewno nie żyje, nie? Teraz już na pewno nie żyje. Chodźmy najpierw oddać Hubertowi. Uwierzcie mi na słowo, teraz już naprawdę nie ma smoka. A dragon attacked your mine. Everyone is dead. Dear Maker, what of my equipment? Did it seem salvageable? Ten jaki Kutashina ogólnie, od razu pierwsze pytanie, jak tam mój sprzęt? Nie ma jak priorytety. No. And neither did the workers who died trying to save it. Oh my heart. So many years of investment. I am ruined. Ruined. I'm sorry, champion. I appreciate your help, but I sank all my coin into that rotten mine. I have nothing left to pay you. Nie zrobiłem tego dla pieniędzy. I slew the dragon to protect the city. I need no coin from you. A jump bloody dog lord. Okay. Te zaginione miecze na pewno nam się nie uda tego zrobić, chyba że zupełnym fartem przypadkowo kompletnie znajdę wszystkie. Okej, zadanie zielarza w takim razie. Bo z tego co pisaliście, to jest kurde do... Po prostu w każdą dziurę w tym mieście jest jakiś miecz wsadzony, żeby wszystkie znaleźć, to trzeba mieć farta. No, w pierwszej kolejności myśli o kasie. Znaczy jestem czasami... Znaczy to było... To było chamskie, nie? Ogólnie, żeby się nawet nie zapytał o swoich ludzi. Ale nie zapytał się tylko dlatego, że nie będzie miał żadnych konsekwencji prawnych ani majątkowych, dlatego się nie zapytał, nie? Taka łajza na pewno. Ale to... Czasami jestem w stanie zrozumieć nie to akurat, ale to, że jak ktoś zakłada swój biznes, no to go tylko obchodzi dochód z tego, no bo na pewno nie... No nie robi tego, kurwa, żeby, wiecie, być miłym tylko i dobrym, tylko żeby zarobić na tym pieniądze. Ale no, bez przesady, bez przesady. Welcome back, my friend. My store has never been better stocked, thanks to you. Though I have nothing else to ask you to find, you're quite happy to bring back any rare specimens you may come across. I'd be more than happy to craft something just for you. It's the least I can do for the champion of Kirkwall. Okej, okay, ale co, nie dasz mi nic za tą gruczą smoka, kolesie?
I took this fire cat from a high dragon just outside the city. You killed a high dragon? Incredible. Let me see the fire gland. Możesz go wykorzystać? Is there anything you can make from it? This fire gland is a remarkable specimen. Wait here. I know exactly what I can craft from this. This turned out beautifully. Something worthy of our champion. I hope you can put it to good use. Ząb Użary. Ząb Użary. Plus 1 do wszystkich atrybutów, 20 do żywotności i 529% odporności na ogień. Dobre. Dobre. Tu każdy ma coś do tego, nie? Do ataku. A jak ma do ataku, to ja nie chcę. To, to się ulepsza. I plus 30% do leczenia otrzymanego przez postać. A ty? O, to. To zamienimy. Klejnot teru. Tu mogliśmy, to było dobre, żeby zamienić. Waga. Nie. Przyklęty, to raczej nie, wszystko jest, ja bym chyba najlepszy na razie, jaki może być. A ty? Te, które się ulepszają same, to mi się ich nie chce właśnie, wam powiem, wymieniać, bo one się po prostu ulepszają z poziomem, więc... tak jakby mam takie wrażenie, że nie warto je zamieniać na coś innego. Tak czy siak, zaraz sobie sprzedamy graty jeszcze. Ty, co tu masz? Towary magiczne. A my sobie posprzedajemy to wszystko. Sprzedałem tego, tą żarłoczność też, chuj tam. On daje może więcej do ataku, o wiele, tak? Ale... ale ten się nie ulepsza, a ten dodaje za to procentowo więcej od żywiołów, więc chyba lepszy jest. Tak samo jak tu, procentowo. Czyli łącznie mamy plus 30% więcej od żywiołów różnych, co nie? No. Te szaty bohatera zostawię w razie czego, bo mogą być w sumie. Spadek Malcolma. Zostawiam, bo się nie da sprzedać. Samickie rękawice. O! A nie, ja mam lepsze. Popielne. Dobrze, że dają te gwiazdki, to przynajmniej wiesz, że czego, na co nawet nie ma, nie ma co patrzeć. Tylko można od razu sprzedawać. To powinno wejść do schowka u mnie na chacie, nie? I dobra. Lecimy. Lecimy dalej. Tutaj jest coś... aha, nie, tu nie chcę, bo to jest zadanie główne, to nie robimy. Jak ja bym miał na przykład swój biznes i by były jakieś, kurde... jakby to powiedzieć... dramaty się działy, kurde, wiesz, u mnie w firmie, no to w dupie bym to miał, na zasadzie, że jeżeli miałbym się tym zająć tylko po to, żeby był porządek i żeby wszystko działało jak należy, a jakieś takie ogólne, że ktoś tam, nie wiem, jakieś emocje między nimi, między ludźmi, no to mnie to... co nie? Okej, można jeszcze z Meryl porozmawiać i co, w takim razie... aha, tu można gang zrobić i będziemy robili zawartość specjalną chyba. O, widzisz, zajebiście. Dobre info, szato są od specjalnego zestawu bohatera, zbroi, które jest na okładkach i wszelkich artach z gry. W niej przechodzimy samouczek i w niej pojawia się Hawk w Inkwizycji. A tak z ciekawości zobaczę, jak wygląda w sumie. Stań tu w słońcu jakoś ładnie. O.
Ona faktycznie. No, okej. Okay. Nie ma jakiegoś szału, jak dla mnie. Ale szata Aldenona chyba lepsza. Po prostu. Dodaje nam te procenciki. Dobra, jeszcze raz Meryl. Bo chciała pogadać chyba. Oh, may the dread wolf take you, you worthless hunk of glass. Nareszcie do tego doszłaś. It won't work. All the years I've wasted on it, it's still a flaming mirror with no reflection. Why have you come here? Did the keeper put you up to this? Czy ty się naćpałaś czymś, kurde, że cały czas to lustro tylko? Jestem z tobą. I know you're angry with me. But I'm doing this for your sake. Stop treating me like a child. I don't need you, or Marathari, or anyone else to look after me. I can save my people with this mirror. Just stay out of it. W ogóle, no, takie pytanie brzmi, czemu ona się tak zafascynowała tym lustrem, że w ogóle wszystko inne jebać, tylko lustro. A nie pomyślała nigdy może o tym, że tak nie przeszło jej przez myśl, że może to lustro jest, skoro jest jakieś magiczne, plus było przeklęte, to ma jakieś, mimo że nie działa, to może ma jakąś taką wpływ na nią, że po prostu wiesz, że ona się tak fascynuje tym. Tego chcesz? Do you really want me to leave you alone? Why is it everyone questions what I want when I've just said it? Bo nie wyglądasz na zbyt pewną siebie. And you just threw my sacrifice in the garbage. You say you mean well, but right now I'd rather be alone. To nara. Przyszedłem tu tylko dlatego, że miałem znacznik. Już nie muszę z tobą rozmawiać, szczerze mówiąc. No i fuck off, nie będę cię brał do drużyny więcej za karę. To. I to jest... kryjówka, gdzie jest kryjówka? Nocą chyba, w górnym mieście będzie. I potem chyba weźmiemy, bo na razie nic więcej nie ma, oprócz tych mieczy śmiesznych. O, siema. Zadania z dodatku. No dobra. To pewnie nocą w górnym mieście będę musiał, albo w dokach, chuj wie właśnie gdzie jest ta kryjówka rzeźnika całego. To jest to jedno z tych zadań, które się pojawia, kiedy zabijemy trzy grupy jakichś bandytów, co nie? I wtedy pojawia nam się ich kryjówka do wycięcia, ale nie wiem, czy to jest, czy te gangi są nieskończone i po prostu losowa nazwa gangu się gdzieś tam losuje, generuje, czy jest ich jakiś tam, na przykład jakiś achievement za to, że wytniemy wszystkie gangi, na przykład. No nie pokazuje nam, ale może spróbujemy górne miasto nocą. No jest, podejrzany dom.